Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku filmów serii Twój jednoślad zanim zepsujesz. Dzisiaj na podnośniku mamy silnik z Junaka 123. Przywiózł go do nas klient. Trochę ten silnik czekał na swoją kolej, powiem wam szczerze, bo pracy co nie miara. Ale do rzeczy. Co go boli? Klient zgłosił mi, że podczas jazdy silnik chrupnął, zatrzeszczał, no i jest zablokowany. Sprawdzę na początek, czy części skrzyni biegów są ok, aczkolwiek tylko możemy na początek sprawdzić wałek zdawczy, więc sprawdzimy na początku, czy wałek zdawczy się obraca. Jak widać, obraca się fajnie, chociaż z wielkimi oporami, tak jakby go coś dociskało gdzieś tam z boku, jakby coś pchało ten wałek rozrządu. Przepraszam, wałek zdawczy, moi drodzy. Sprawdzimy, czy wszystkie biegi się włączają. Jedynka wchodzi ładnie. Wybierak bardzo elegancko chodzi, powiem wam. Elastycznie, nie ma żadnych tutaj, że tak powiem, zahamowań, czy tam jakieś blokowania jakiegoś. Drugi bieg mamy. Trzeci bieg mamy. Czwarty bieg mamy. Piąty bieg też mamy. Więc wybierak skrzyni biegów pracuje prawidłowo, wodziki też. Jak na razie. Spróbujemy to sobie zrobić jeszcze na luz. Dobra, mamy luz. Dobra, co nam zostało? Zostało nam teraz odkręcenie tutaj tego okienka inspekcyjnego. To jest taka śruba na klucz imbus. Tutaj możemy kluczem nasadowym wejść sobie i sprawdzić, czy obraca nam się wał korbowy. Co za chwilę uczynię. Muszę sobie wziąć odpowiednie narzędzia. Odkręcam właśnie to okienko inspekcyjne. To jest właśnie po to, żeby takie rzeczy sobie sprawdzić. Przy okazji do ustawienia sobie wału korbowego w tym punkcie, gdzie ma być rozrząd. Teraz potrzebujemy klucz 14 nasadowy. Który gdzieś mi się zawieruszył, moi drodzy. Ale nie ma strachu, zaraz go znajdę, już go mam. Nakładam ten klucz 14. No i spróbujemy coś zrobić z tym, no, powiem wam. Wał jakby się chciał obracać, a to nie jest kompresja, To jest coś związane z jeszcze nie wiem, ale jeszcze spróbujemy cofnąć ten wał. Co się stanie, jak do tyłu będziemy? Dobra, tu jest gitara. Coś tam. Teraz kręcimy silnikiem do tyłu. A coś jakby tutaj te wałku rozrządu coś wskakiwało, moi drodzy. W normalną stronę, tam gdzie ma być. Aha, już widzimy, co się dzieje. Chyba się coś zadziało ze starterem nożnym. Jak widzicie, starter nożny próbuje się odchylać, jak ja tutaj kręcę. Więc możemy wykluczyć tutaj cokolwiek jak na razie z wałem korbowym. Słuchajcie, no co mi pozostało? Pozostało mi więc wypuścić olej z tego silnika. Sprawdzić kolor tego oleju, bo jak wcześniej mówiłem w moich filmach, kolor oleju prawdę ci powie. To jest takie wróżenie, może nie z fusów, ale z oleju. Dobra, ja wypuszczę olej, zdemontuję tamtą stronę silnika i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Tak, olej już wypuszczam z silnika, odkręciłem śrubę spustową oleju i cóż nam się tu ukazało? Powiem wam, jeśli chodzi o takie rzeczy, to jest bardzo niepokojący, bardzo niepokojący, że tak powiem, efekt. Ponieważ, jak widzicie, są tutaj dosyć spore opiłki i duże, sporej wielkości. Są jakieś, może nie połamane, ale bardzo spiłowane kawałki metalu. Przy normalnym użytkowaniu silnika, jeśli silnik pracuje normalnie, to takie rzeczy nie powinny się dziać. Więc jest tam coś nie tak. Musimy to sprawdzić. Próbowałem ruszyć tym starterem nożnym, wyobraźcie sobie, ale niestety nie dało się, bo coś jest zablokowane. Ja sobie troszeczkę opuszczę kamerę. Będzie mi łatwiej tutaj monitorować na monitorze to, co robię. Wy też będziecie lepiej widzieli. Więc tak, no.
Poza tym śruba ze spustu oleju była tak dokręcona, już na pograniczu zerwania gwintu, podejrzewam. Pamiętajcie, że przy każdej wymianie oleju podkładkę metalową, którą mamy tutaj, to jest podkładka uszczelniająca, ona takiego jednorazowego użytku, że jak ją się raz dokręci, miedziana lub aluminiowa, ona się raz dopasowuje do całej powierzchni tutaj uszczelnia. Drugi raz jej nie powinniśmy stosować. Ja wiem, że po wymianie oleju można to wkręcić z powrotem i to będzie trzymało, no ale, ale zaleca się wymianę takiej podkładki. Ja też ją wymienię na nową. No i tutaj ktoś to tak dokręci, jak wcześniej powiedziałem, że na pograniczu zerwania gwintu. Dobra, zobaczymy, czy ten olej już zleciał sobie. Tego oleju tu troszeczkę jest w tym silniku. Zaraz zobaczymy, co ten olej nam pokaże. Ja go tam wlewam jeszcze do innego starego oleju, powiem wam szczerze. Spróbujemy to przechylić, żeby to jakoś nam się wylało wszystko. Mamy tutaj jeszcze filtr oleju siatkowy z tej strony na dole. Też go spróbuję wykręcić i wyczyścić. Ale wcześniej chciałbym się dostać do tej strony startera nożnego, żeby po prostu sprawdzić, co tam się dzieje. Dobra, dźwignię zmiany biegów też zdemontuję, żeby było łatwiej mi tym silnikiem manewrować, ponieważ ona tutaj dosyć mocno odstaje. Zobaczcie, no. Ja wam to muszę pokazać. Zdejmę kamerę ze statywu i wam pokażę. Ja wiem, wiecie co, nie obraźcie się, jeśli górnicy oglądają ten film. Ja nie mam nic do górników, to są bardzo fajni ludzie, którzy ciężko pracują. Gdyby nie oni, nie mielibyśmy prądu, światła i w ogóle wszystkiego, co tu jest nam potrzebne do życia. Ale zobaczcie, tu był chyba górnik, bo znowu ktoś tak dowalił śrubę, że zerwał główkę tej śruby. No i słuchajcie, no bądź teraz mądry i pisz wiersze, człowieku. No trzeba to zdemontować, trzeba to wykręcać, rozwiercać. Mam nadzieję, że ta śruba się ruszy i uda mi się ją wykręcić. W każdym razie będę się starał najmniej inwazyjnie to zrobić. Śruba, o, urwana u samej podstawy, dowalona do maksa. Tu już nawet ostrości nie łapię. O, zobaczcie. Także pamiętajcie, wszystko robimy z wyczuciem, bo wszystko ma swoje granice wytrzymałości. Tak jak my też mamy granice wytrzymałości fizycznej, jak i też psychicznej, nerwowej i tak dalej. Spróbuję to jakoś może ruszyć kombinerkami. Przedtem spróbuję to odsunąć trochę w tą stronę, bo widzę, że to jest tutaj przesunięte na siłę. Jakby ktoś to próbował nabić młotkiem. Sprawdzę, czy w ogóle się da. No, da się, mamy tu jakieś. W tą stronę nam pójdzie w ogóle, bo... O, idzie, dobra. Nie powinno być problemu, słuchajcie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, pamiętajcie, no wszystko róbmy z wyczuciem, a jeśli już nie wiemy, czy ta śruba nam wytrzyma, jak wiemy, chińskie śruby i te takie inne pseudo-tajwańskie też mają swoją wytrzymałość, to kupcie śrubę twardości 8,8, 10 na imbus. Ta śruba wam się nie urwie, najwyżej gwint puści. Ale znowu mamy plus, ponieważ możemy tu dać nakrętkę i to nam się ściągnie. Ale lepiej z wyczuciem dokręcać i też da się odkręcić, słuchajcie. Jestem trochę przeziębiony, więc powiem wam, od paru miesięcy mam kaszel, taki dosyć zdrowy i nie wiem, co z tym jest, lekarze nie wiedzą. Byłem na prześwietleniu płuc. Wszystko jest ok. Także, dobra, będę musiał jakiś inny sposób tutaj innego sposobu użyć, tylko jeszcze nie wiem jakiego. Najprostszy to będzie złapać to kleszczami i odkręcać, ale z tej strony nie ma bardzo za co. Tutaj też już. Oj, powiem wam, co ja tutaj mam czasem za cyrki, robotę, to się w głowie nie mieści. Dobra, moi drodzy, żeby nie... O, coś idzie, dobra, moment, może się uda. Żeby nie marnować czasu ani filmu na taśmy, czy tam pamięci, na karcie na zbędne jakieś odkręcanie śruby, odkręcę to i przystąpię potem do demontowania tej prawej strony silnika. Śrubę udało mi się wykręcić, aczkolwiek ta śruba raczej nie jest zerwana, powiem wam, tylko ona jest przecięta. Dlaczego jest przecięta? Ścięta? Nie mam pojęcia.
Główka została przecięta, tutaj też coś się działo. Ktoś ją próbował ciąć, ale to mu nie wyszło i chyba, a może chciał coś tu naprawić, ale dał sobie spokój i przywiózł to do mnie. Dobra. Odwrócę sobie silnik, zdejmę z tej miski olejowej do spuszczania oleju w sumie. I będę odkręcał teraz tą stronę silnika. Chciałbym tu sobie podeprzeć ten silnik z tej strony. Bo jeszcze nie wiem na czym. Chciałbym zrobić tak, żebyście to widzieli tutaj dosyć wyraźnie. Dobra. Nawet jakiś stary akumulator. Zrobimy sobie tu jakiś papier. Tak, moi drodzy, to mamy gotowe, więc mogę przystąpić do odkręcenia tych śrub. Olej. Miałem pokazać wam olej. Olej już patrzymy. Także olej nam tu już też mówi, że jak widzicie, są przebarwienia. Widać to tutaj w tej okolicy, że coś tutaj się działo, więc jakieś wióry tam na pewno są. Musimy ten silnik zdemontować, rozebrać tą stronę i zobaczymy, co tam się tak w końcu wymieliło. Dobra, jakoś to odwrócę w taki sposób, żebyście to mogli lepiej widzieć i mnie będzie też lepiej wam tłumaczyć, bo tu będziemy mieli spód silnika, prawda, więc podniosę sobie zaraz statyw i żeby rzut był z góry, na jakimś zoomie może, to będzie lepiej widoczne. Okej. Okay. Chyba tak będzie dobrze. Wydaje mi się, ok. Jakiś zoom zaraz zrobimy. Dobra, i ja już odkręcam w tym momencie śruby pokrywy. No i za chwilę ukaże nam się to, co tam się stało. Przelecą. Ok, zaczynamy od góry. Śruby bardzo słabo dokręcone, chyba fabrycznie. Silnik na końcu jeszcze, jeśli nie będę go musiał rozkładać na pół, oczywiście będę go musiał wyczyścić płukanką, żeby po prostu te wypadły. Dobra. Jak wcześniej już kiedyś na każdym filmie mówię uprzedzam, że tłumaczę, że każdy silnik ma takie specjalne, ja to nazywam serwisowe miejsca do otwarcia klapy, żeby nie podważać śrubokrętem, bo słuchajcie, broń Boże, jakbym widział, że u mnie pracownik albo uczeń robi, ja nie mam chociaż ucznia, ale gdybym miał, i robi coś takiego i wali młotkiem, żeby tu otworzyć. Oj, matko jedyna. Czekaj, gdzie pierwszy rośnie człowieku. Naruszamy wtedy strukturę tej płaszczyzny, która równo dolega. No i oczywiście już trzeba silikony stosować zamiast samą uszczelkę ładnie na sucho i też będzie trzymało. Tu możemy to sobie podważyć w ten sposób, zobaczcie. Tu już nam się to otwiera. Więc używamy takich serwisowych miejsc. Większość silników to ma. Zawsze to mają silniki, także słuchajcie, czy można popukać w to, czy podnieść. Ok, spróbujemy tutaj jeszcze. Coś nam tu trzyma. Za chwilę się dowiemy co. Trzyma tutaj teraz z tej strony, to pokrywę musimy. Może trzymać już szczelkę też. O, tak. Dziwne sprzęgło nam trzyma. Okay. Super, uszczelka jest w całości. Ekstra, dobra. Jak widzimy, co my tu mamy?
Mamy tutaj tyle, że musimy ten silnik... O, przepraszam, potrąciłem statyw. Mamy tutaj tyle, że musimy ten silnik niestety rozebrać na pół, ponieważ układ startera nożnego znajduje się w środku w skrzyni biegów, w tym miejscu tutaj. Więc zobaczcie, coś tutaj się złamało, przesunęło. Więc siłą rzeczy silnik do rozebrania na pół. Co? Zabieramy się do roboty. Tak pokrótku wytłumaczę elementy silnika, które tutaj widzimy. Wałek wyrównoważający w silniku jest to wałek po to, żeby silnik nie przenosił nam wibracji na ramę. Nie czujemy takich specyficznych wibracji. Pamiętacie starszej generacji silniki chińskie, które macie zamontowane w niektórych pojazdach? One straszną wibrę mają, nawet 125. Więc to jest wałek po to, żeby wytracić te wibracje. Tutaj mamy filtr odśrodkowy. To jest filtr odśrodkowy, który nam filtruje olej. Tutaj się osadzają wszystkie małe frakcje oleju pod ciśnieniem i zostają tam. Niestety ten filtr trzeba rozkręcić, żeby go zdjąć. Oczywiście jest śruba na klucz koronkowy czy pazurkowy, można go tak nazwać. Ta śruba, ja Wam powiem po co tutaj jest taka sprężyna z podkładką. To jest takie jakby łożysko ślizgowe, to jest takie uszczelnienie. Jakby ktoś nie wiedział, to jest po to, żeby ciśnienie oleju, które wchodzi nam tutaj i ma specjalny kanał i wychodzi tędy, dociskając do tej uszczelki, do tej sprężyny, i ciśnienie oleju stłoczone przez oś wału do czopu umieszczonego w wadze wału, i potem jest smarowane pod ciśnieniem łożysko stopy korbowodu. Stopa korbowodu to jest ta dolna część korbowodu, gdzie mamy łożysko na dole korbowodu. Tu mamy sprzęgło oczywiście, raz, dwa, trzy, cztery, pięciotarczowe, w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o moc tego silnika. Pompy oleju napędzaną łańcuchem, jak widzicie tu jest rozwiązanie łańcuchowe, jak w większości silników, na przykład Suzuki GN125, bo to jest prawie identyczny silnik, więc tak to wygląda. Oczywiście wybierak skrzyni biegów. Tutaj wybierak jest połączenie z dźwignią, ta oś jest z wybieraka skrzyni biegów. No oczywiście wałek startera nożnego, który niestety musimy silnik otworzyć, żeby tam gdzieś się dostać. Dobra, ja przyszykuję sobie teraz pudełko i zacznę to sobie rozbierać. Przygotowałem sobie już pudełko na śruby. Ja zawsze śruby sobie wkładam wszystkie do jednego pudełka. Ja już pamiętam, co z czego jest, więc nie mam z tym problemu. Na początek odkręcamy sobie sprzęgło. Filtr odśrodkowy. Żeby zobaczyć, co tam się dzieje. O tak. Oj, powiem Wam, że ten filtr nawet jest czysty i bardzo mnie to dziwi, a zarazem cieszy. Dobra, teraz sobie odkręcimy tutaj zabezpieczenie, to się powiem, czy to nawet zabezpieczenie jakiekolwiek jest. Nie ma zabezpieczenia. Teraz to sprawdzimy śrubokrętem. Z racji tego, że mało jest instrukcji serwisowych do takich silników, niestety niektóre rzeczy trzeba robić na czuje. Niestety nie ma tu zabezpieczeń, więc możemy śmiało walczyć. Idę po klucz odpowiedni. Proszę, takim kluczem powinniśmy to odkręcić. Jak zawsze przypominam, że takie narzędzia są dostępne w naszym sklepie. Adres sklepu internetowego i naszej strony internetowej macie pod filmem. Staram się zawsze umieszczać tam wszystkie adresy, jeśli potrzebujecie. Spróbujemy to odkręcić tym kluczem. No i
niestety, to jest chyba za słabe. Musimy użyć troszeczkę większego kalibru narzędzia, żeby to w ogóle ruszyć. Telefon znowu dzwoni jak szalony. Ha! Okej. Okay. Okej, okay. Jedna nakrętka odkręcona. Zdejmujemy. Pamiętacie? Tłumaczę krok po kroku, po kolei, żebyście wiedzieli, że tutaj jest taka podkładka sprężysta, czy sprężynująca, jak kto woli. Zobaczcie, taka podkładka, która jest tak specyficznie wygięta, stalowa. Bardzo twarda ta podkładka jest, ona się tam dociska i zapobiega odkręceniu się tego całego elementu. Dobra, to już mamy. Teraz możemy zdjąć sobie i odkręcić przede wszystkim koło napędowe pompy oleju. Tu jest chyba klucz 10, jak się nie mylę. Tak, 10. Intuicja mnie nie zmyliła. Jest przedłużka. O. Chyba ktoś za bardzo przesadzić z dokręceniem tego. No cóż, jakoś trzeba sobie radzić. Bierzemy grzechotkę. Delikatnie. W ten sposób można to opuścić, poluzować i odkręcić. Podkładka jest... wróć. Nakrętka jest samokontrująca, więc ciężko się wkręca. Wrzucamy tutaj i teraz możemy zdjąć sobie koło zębate napędu pompy i zębatkę napędzającą, która znajduje się na wale korbowym. I też do pudełka oczywiście, prawda? Teraz mamy co? Musimy sobie tutaj znaleźć punkt, który nam pokaże, gdzie to, w którym miejscu jest ta cecha. Ale powiem wam, moi drodzy, że nie ma. Ale jest na to sposób. Dobra, ja teraz będę odkręcał kosz sprzęgłowy. Mam już pudełko na elementy kosza sprzęgłowego, więc mogę sobie śmiało odkręcić. Śpierdol to tak dokręcił, że mózg staje. Dobra, wymienię to sobie wszystko. Mamy taki docisk na kulce dodatkowo, wiecie, zobaczcie. Na takim kulistym przegubie jeszcze, żeby to miało tutaj jakiś poślizg. I jeszcze dodatkowo łożysko, więc bardzo fajne rozwiązanie, powiem szczerze, zaskoczyło mnie to. Nie tak jak w romecie ZK50, pamiętacie ten film z łożyskiem, nie? Tam jest troszkę inaczej rozwiązany kosz, ale podobna zasada działania. Więc tutaj to bardzo fajnie ktoś zamontował, chociaż to łożysko to nie powinno tutaj być takie zamontowane, ale z tym już nic nie zrobimy, moi drodzy, niestety taka konstrukcja. Możemy wymienić na łożysko talerzykowe, takie oporowe, dociskowe. Też oczywiście dostępne w naszym sklepie. Po wpisaniu łożysko dociskowe albo talerzykowe na pewno znajdziecie takie łożysko. Dobra, mamy tutaj sprężynę. Jak widzicie teraz, to jest bardzo prosta konstrukcja, nie ma żadnej śruby, żadnej nakrętki. Po prostu jest zastosowany pierścień zegera, który odbezpieczamy i po prostu sobie to zdejmujemy. Wiecie co, ja nie wiem, czy to dobrze widać. Spróbuję opuścić i zbliżyć ten statyw bardziej do podnośnika. O, w ten sposób. Dobra, idę pokleszczę zegera, żeby sobie to zamontować, te klaszcze też mam troszeczkę już wyeksploatowane, powiem wam. O właśnie, jeszcze trochę już nam to zejdzie. Tak. Teraz możemy zdjąć cały kosz. Ok, moi drodzy. Zdejmujemy teraz kosz, ponieważ chciałem wam coś tutaj pokazać. Pamiętajcie, że pomiędzy tym koszem pierwszym a drugim jest zawsze taka stalowa podkładka. W większości silników jest ta podkładka i ona tam musi być, ponieważ w innym wypadku te kosze byłyby bardzo, bardzo luźne.
Możemy to sobie wszystko zdemontować i włożyć tak, jak było, żeby nie pomylić. I pamiętajcie, znane założenie tarczy, ostatnia tarcza z reguły jest tutaj w tym rowku. Dobra. To odkładamy. Teraz znowu mamy tulejkę kolejną, która jest pod koszem, która nam dystansuje cały kosz od skrzyni. Też ją tutaj zostawiamy. To jest normalne. Dobra. Co nam teraz zostało, moi drodzy? No teraz muszę niestety poszukać, to muszę zdemontować jeszcze to, ale zanim zdemontuję te koła, muszę poszukać punktu tutaj tego łączenia tego wałku, wałka wyrównoważającego, ponieważ nie widzę tu żadnych tak zwanych, a jest cecha jedna, dobra. A tutaj jest tutaj druga, dobra. Cechy są, więc nie musimy się stresować za bardzo, moi drodzy. Ja postaram się to tak przekręcić, żeby wam pokazać te cechy. Cecha to są takie dwa punkty na elementach, na częściach, które nam mówią, w jaki sposób ma być zamontowany, założony, w jakim punkcie ma być założony element. Dobra, kręcimy, kręcimy, kręcimy. Ja to tak przekręcę, za chwilę wam to pokażę na takim zoomie. O właśnie, zobaczcie, moi drodzy. Ja wam teraz to tutaj zdemontuję z statywu. Wezmę jakiś. Tu mamy dwa punkty wybite na tych kołach, jak widzicie. Jeden, drugi. Jest ostrość. Za chwilę. O, jeden i dwa i drugi punkt. Te punkty muszą się pokrywać, moi drodzy. Inaczej, jak założymy, może być ciężko. Zdemontujemy sobie tę zębatkę. I tutaj na pewno mamy clean, jest tutaj clean, więc tutaj też nie ma możliwości, żeby się pomylić. Tu mamy clean ustalający, więc w ten sposób to jest. A ja widzę, że to jest tylko, aha, to jest napęd, to jest napęd tylko tego wałka wyrównoważającego, więc jest zastosowany tylko jeden clean, bo tutaj w sumie żadne opory nie występują. A ta zębatka jest odpowiedzialna za napędzanie kosza sprzęgłowego i całego układu skrzyni biegów. Dobra, zdejmujemy resztę. Jak wiecie, w moich filmach staram się zawsze tłumaczyć wszystko szczegółowo, żebyście mogli sobie tutaj dojrzeć i mieć jakiś na to obraz, prawda? Dobra, demontujemy to. Oczywiście klin trzeba sprawdzić, czy nie jest luźny. Nie. OK, klin więc zostawiamy. O! Chyba łożyska do wymiany będą tego wałka. Dobra. Moi drodzy, zrobił się mały problem, bo nie da się odkręcić tej nakrętki. Nie wiem, czy jest ona na kleju, ale chyba jest na kleju przykręcana. Więc może być problem. Postaram się to zdjąć tak, żeby wałek wyszedł mi z tą obudową. Ewentualnie spróbuję złapać ten wałek w imadle, jak już silnik będzie rozłożony na pół, żeby mieć go na sztywno. No ponieważ nie mogę tutaj między zębatki włożyć żadnej blokady, żeby odkręcać kluczem pneumatycznym, prawda? Mogłoby się coś połamać. Więc damy sobie z tym spokój. Spróbujemy ten silnik po prostu tak rozebrać, żeby ten wałek nam wyszedł z łożyskiem. No a potem będę musiał się martwić, żeby to zrobić, żeby to miał ręce i nogi, prawda? Tak, okej, okay, dobra, ja to demontuję. Nie chcę mi to teraz zejść, było fajnie, pięknie, ale się skończyło. Jak to mówią. Ok, koło zdjąłem, teraz zdemontuję cały wałek dźwigni zmiany biegów. Może nam się olej lać, ale nie szkodzi. Będę musiał teraz silnik odwrócić pionowo. No i po prostu będę musiał zacząć zdejmować cylinder, głowicę, rozrząd i tak dalej, prawda? Także próbujemy wyczyściłem nieco tą śrubę magnetyczną z tymi opiłkami, żeby tutaj zabezpieczyć sobie przed
resztą wyciekiem reszty oleju. O tak. Więc mamy tutaj ok. Silnik do pionu. No i będę musiał teraz się zająć demontażem. Dobra, na początek demontujemy co? Rozrusznik trzeba zdemontować, ponieważ on nam jest niepotrzebny. Będzie nam tylko przeszkadzał. Więc od razu się za to zabieram. Ładnie poszło. Rzadko się zdarza. Aczkolwiek te śruby w tym miejscu nie są mocno przykręcane. Ruszymy na bok. Śruby oczywiście do pudełka. Tak. Co teraz, moi drodzy? No teraz zaczynamy od rozebrania rozrządu. Dobrze, moi drodzy. Przystępujemy do demontażu głowicy. Ja bym musiał sobie przesunąć ten statyw. Sorry, że tak podczas nagrywania to robię, no ale kurczę, no inaczej nie da rady. Dobra, więc odwracam sobie silnik w tą stronę. Oczywiście pudełko do tych wszystkich drobnych rzeczy znowu z głowicy mam tutaj. To sobie już załatwiłem, jak widzicie, z workiem, żeby mi się coś nie wysypało. No i zaczynamy odkręcać tą pokrywę najlepiej zawsze od zewnątrz do środka. O. Najbardziej skrajne punkty. Niektóre śruby idą, niektóre nie. Ok. Tak. Ważna rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Tych śrub nie odkręcacie. To są śruby, które trzymają wodziki. One są króciutkie, więc nie trzeba ich odkręcać w ogóle. Także wykręcamy i zdejmujemy. Jedna ważna rzecz jeszcze, którą wam za chwilę powiem. Pamiętajcie, podkładki aluminiowe muszą być pod tymi śrubami, ponieważ tutaj jest ciśnienie oleju. Jest po to, żeby uszczelniały. Ok. Tu jest śruba kontrolna ciśnienia oleju. Można tutaj manometr podpiąć i zmierzyć ciśnienie oleju. Tak informacyjnie dla was. Ok, jeszcze ta śruba ostatnia. I teraz tak, zdejmujemy sobie ten dekielek oczywiście. Jego trzeba podważyć leciutko tutaj śrubokrętem w jednym miejscu. Tu już nie ma takiego punktu kontrolnego. Można to o ten dekielek od zaworów spróbować, albo gdzieś, gdzie wystaje. Nie jest łatwo. O, poszło. To ten element, jak widzicie, w niektórych modelach trzeba stosować silikon lub jakąś pastę. Tutaj jest fajna uszczelka. Jeśli ta uszczelka nam wystaje tutaj ponad tą płaszczyznę, nie wymieniamy jej, możemy ją sobie śmiało zostawić, nie ruszając jej. Powiem wam, z góry was przepraszam, bo popełniłem jedną wielką gafę, a tego nie powinienem w ten sposób pokazywać. Bo zobaczcie, co się teraz stało z wałkiem rozrządu. Po prostu ten wałek się przekrzywił, dlatego że nie zwolniłem tutaj blokady rozrządu, napinacza rozrządu. Także musicie mi wybaczyć ten błąd. Jak widzicie, każdy się myli, nawet najlepsi. To tylko popuszczamy, a resztę robimy w ten sposób, że odkręcamy po prostu ten napinacz i śmiało zdejmujemy oczywiście. Do środka, do środka, do pudełka śruby wrzucamy, podważamy, zdejmujemy i już mamy tutaj. Rozrząd jest zwolniony. Wszystko oczywiście, jak potem ustawić rozrząd, będę wam pokazywał. Tutaj mamy wałek. Pamiętajcie o takim zboczeniu, żebyście mieli takie zboczenie zawodowe, żeby przy każdym demontażu takiego wałka sprawdzić luz na łożyskach, czy nie są luźne, czy one nie chropocą. Dziwi mnie jedna rzecz, moi drodzy, że są tu z jednej strony kryte łożyska, ale tak to zostawimy, jeśli tak producent to wymyślił sobie, tak to zostawimy. A dla mnie to jest bardzo dziwne. Dobra, teraz przechodzimy do zdjęcia głowicy cylindra. Pokażę wam to tak. Cholewcia, ten statyw jest taki troszeczkę nieporadny. Coś nam tutaj... A, dobra. Noga weszła nie do tej dziury, gdzie mała wejść.
Dobra, moi drodzy, mamy 2, 4, 6 śrub w głowicy. Zobaczcie. Tutaj mamy schowane dwie śruby na klucz 8, które też musimy zdemontować, odkręcić. Więc na początek zawsze wykręcamy te bardziej cienkie śruby, te mniejsze. Demontujemy te śruby. Tutaj mamy wszystkie z głowicy, także będziemy pamiętali. Teraz mamy 14, którą muszę odszukać tutaj. Tak. 12, przepraszam. 12 tutaj jest. Sorry, że zasłaniam kamerę. Dobra, jest nasza 12. 12, oczywiście tak. Jeszcze taka ważna informacja. Jeśli sobie demontujecie to, zawsze wszystkie tulejki starajcie się wyciągnąć. Jeśli one siedzą ciasno tam, to ich nie ruszajcie. Ale jeśli są luźne, wyciągajcie, ponieważ mogą się zgubić. Spróbujemy odkręcić to kluczem elektrycznym. Jak nie, no to wtedy będziemy musieli użyć grzechotki. Okej, dobra. Musimy użyć grzechotki ręcznej, więc trzeba się tutaj troszkę posiłować. O, kurde! Wierzcie mi, to nie jest 18 Nm na 8 śrubę. Okay, mamy śruby. Musimy sobie. Warto się w swoim warsztacie zaopatrzyć w taki magnes teleskopowy do wyciągania wszelkich śrub i jakichś elementów metalowych, które można załapać magnesem. Też do nabycia w naszym sklepie internetowym. Adres macie pod filmem. Zassało się tutaj coś bardzo. Albo się zassało. Albo tu jest jakiś brud. Jakoś sucho coś tam. Nie wiem, co tam się dzieje. Na kleju to było dziwne troszeczkę, ale co tu zrobić, no. Dziwny jest ten świat, jak to śpiewał Czesław Niemen. Miał rację. W milionie procentach według mnie. Dobra, teraz możemy zdjąć śmiało głowicę. To, że ten łańcuch rozrządu Wam spadnie do środka przy rozbieraniu silnika, nie przejmujcie się, bo i tak trzeba go będzie wyciągać. Dobra. Złapać ten łańcuch jednak, żeby wyjąć chyba ten napinacz tam. Dobra. Teraz nam to puści ładnie. Ładnie, pięknie powinno nam to wyjść. Kuźwa. Zobaczcie, zawsze jakieś musi być pod górę, nie? O. Trzeba to odsunąć po prostu do tyłu, żeby nam to wyskoczyło. Tak wygląda głowica. Oczywiście tuleja nam już tutaj wyszła. Wyciągamy i wrzucamy wszystkie tuleje do kartonu, żeby się nie pogubiły. Puszczalkę też, jak będziemy już zamawiać, żebyśmy wiedzieli, co zamówić. Czy to jest to. Tutaj są, widzę, trzy tulejki. Tu jest jakiś o-ring. Tak, tu jest o-ring na tulejce jednej. Muszę o tym pamiętać. Dobra. Drugi ślizgacz sobie wyciągamy normalnie już. Też go tutaj. Ten jest zawsze w głowicy. Zobaczcie, tak powinien być. Wyglądać prawidłowo pracujący układ spalania. Zawory bardzo ładnie wypalone. To, że one są czyste i gładkie, świadczy o tym, że silnik nie brał oleju. Więc tutaj nic z pierścieniami, z tłokiem nie będziemy robili, wymieniali, ponieważ bardzo ładnie, czysto pracuje. Tylko kwestia tego startera nożnego, przez który musimy rozebrać cały silnik, prawda? Także dobra, lecimy dalej z tym tematem. Ok. Jeszcze zostały nam teraz dwie śruby tutaj, żeby... O, tutaj to będzie widać, żeby zdjąć cylinder. Odkręcamy te dwie śruby. Najlepiej to zrobić teraz płaskim kluczem.
Najlepiej to zrobić płaskim kluczem. Myślę, moi drodzy, nad kupnem takiego mikroportu z mikrofonem bezprzewodowym, żeby dźwięk mój był bardziej wyraźny i taki nie przestrzenny, bo jak widzicie, słyszycie, ten dźwięk jest taki przestrzenny, ponieważ no, jest takie puste pomieszczenie i nie do końca wszystko chyba dobrze słychać, co? Ale dobra, damy radę, spróbujemy to zrobić. Jak zakupimy taki element, to będziemy robili testy. Dobra, bardzo ciężko się te śruby wykręca, nie dlatego, że one ciężko idą, ale są suche i czasem się blokują takie śruby w aluminiowym bloku. Okej. O. Zdjęte, odkręcone, zdejmujemy sobie cylinder. Ładnie zszedł. I znowu chciałbym, żebyście mieli takie zboczenie zawodowe pod tytułem sprawdzanie gładzi cylindra. Cylinder bardzo ładnie zachowany. Nie ma w nim żadnych rys. Widzicie lustro jednym słowem. Dotarty ładnie silnik. Elegancko pracujący. Nie ma się do tego do czego przyczepić. Tak samo tłok. Zobaczcie, tłok jest idealnie czysty. Nie jest poprzepalany. Ktoś jeździł normalnie, nie żyłował silnika, nie kombinował, nie kręcił przy gaźniku, bo pamiętajcie, wystarczy czasem pokręcić przy gaźniku i wszystko szlak trafia, bo skład mieszanki się zmienia, za dużo powietrza. Oczywiście silnik ma większego kopa wtedy, pamiętacie? On ma większego kopa, jeśli ma więcej tlenu troszeczkę niż paliwa, ale cierpi po prostu na żywotności, więc to wszystko musi być zrównoważone, żeby temperatura silnika nie była za wysoka. Moi kochani, dzisiaj jest już godzina za 10:05 prawie. Widzicie? Na moim zegarku. Więc ja powoli kończę pracę. Jutro dalszy ciąg tej pracy przy silniku. Zabrałem się za to troszeczkę za późno, ale chcę Wam pokazać, ponieważ ten silnik pierwszy raz jest u nas na warsztacie, jeśli chodzi o to, że go będziemy rozbierali, więc chciałbym Wam tutaj wyjaśnić i pokazać wszystkie sprawy związane z rozbieraniem i składaniem tego silnika z powrotem. Więc tak, mamy części do naprawy silnika z Junaka 123. Moi drodzy, klient zgodził się na naprawę, więc zamówiłem wszystkie łożyska. Na początek musimy uzbroić wszystkie łożyska w karter, jeden i drugi. Oczywiście klient prosił, żeby założyć łożyska lepszej klasy. Całego ambarasu narobiło łożysko wałka zdawczego. Bardzo nietypowe łożysko, moi drodzy, które jest umiejscowione z tyłu. Na wałku zdawczym i łożysko jest smarowane pod ciśnieniem oleju. Zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy zawiodło coś ze smarowaniem tego łożyska, ponieważ to łożysko się rozpadło. Jak już widzieliście wcześniej, silnik był zablokowany, bo ponieważ ten wałek cały się przesunął i opierał się o starter nożny. Więc siłą rzeczy do wymiany mamy również skrzynię biegów. Tu mamy wałek zdawczy, przepraszam, wałek pośredni sprzęgłowy. I tutaj mamy wałek zdawczy. Są umiejscowione w ten sposób. Będziemy to wymieniali na łożyskach oczywiście lepszej klasy, tak klient sobie życzył. NTN-y Koyo japońskie, jedno, które udało mi się znaleźć, też nietypowe, tylko z Timkena. Ale Timken jest też dobrą marką, także polecam te łożyska. Wszystkie te łożyska możecie znaleźć na naszej stronie internetowej w sklepie, w zakładce łożyska kulkowe HK i tak dalej. Tego łożyska szukałem, moi drodzy, jakieś 3 dni. Znalazłem dwie sztuki ostatnie w sieci, w pewnej hurtowni, i tam już tych łożysk nie mają,
Ale my te łożyska będziemy mieli po nowym roku w dosyć dużej ilości, więc jeśli ktoś potrzebuje, to zapraszam do sklepu internetowego na sklepmyślnikczęści.pl, bo ja mówię sklep części i ktoś może źle wpisać. I oczywiście to jest mój błąd. Przepraszam za potrącenie statywu. Więc łożyska są już będą dostępne po nowym roku, więc można sprawdzać sobie w naszym sklepie. Jeśli przy towarze pisze zapytaj o dostępność, to po prostu zadzwońcie lub napiszcie SMS-a albo maila, żeby zapytać, czy ten towar jest dostępny, ponieważ nie wszystko mamy na miejscu, musimy sprawdzać, czy jest ten towar u naszych dostawców. Dobrze, ja przystąpię teraz do montażu łożysk, muszę je wszystkie tutaj zabudować. Oczywiście użyjemy tutaj prasy, żeby te łożyska sobie wbudować i kontynuujemy naprawę. Dobrze, więc zaczniemy od łożyska tego w obudowie igiełkowego, w obudowie HK. To jest łożysko N, dokładnie NK 1512, przepraszam. Także jest tutaj do zamontowania, a potem resztę łożysk w skrzyni biegu. Dobry. Tak, wciskając pierwsze łożysko, pamiętajcie, żeby najlepiej sobie takie łożysko zamontować napisem do góry, żeby przy następnej naprawie widzieć, jakie to jest łożysko. Jak wiecie, pamięć jest ulotna, więc możemy zapomnieć. Oczywiście takie łożysko przy montażu najlepiej nasmarować olejem. Ja taką olejarkę używam, to nam ułatwi zamontowanie tego łożyska. Ja to robię na prasie, żeby to wcisnąć ewentualnie, bo to będzie najlepszy sposób, moi drodzy. Łożysko sobie, jak widzicie, dochodzi elegancko. Ono musi być na równo z obudową. Ok. Jak widać, pierwsze łożysko mamy już zamontowane. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj są podkładki specjalne ślizgowe. W taki sposób nie uszkodzimy łożyska. Można je delikatnie wbijać, ale pamiętajcie, jeśli nie macie prasy, po zewnętrznej stronie oprzeć czymś naprawdę stabilnym i ewentualnie czymś płaskim. Ja czasem używam takiej ich podkładki do prasy, mam. Ona jest płaska, tu naciskam i wiem, że na pewno tą powierzchnią mi to dojdzie, ale tutaj nie bardzo mi się to zmieści, jak widzicie, więc nie użyłem tego typu narzędzia. Dobra, teraz kolejne łożysko mamy tutaj. To jest to łożysko z Pinkena. Kolejne łożysko zakładamy, również sobie posmarujemy to olejem tutaj, żeby nam było łatwiej. Powiem wam, ten montaż może być troszeczkę utrudniony z racji umiejscowienia tego łożyska. Też mam takie dosyć duże klucze, myślę, że nie powinno być większego problemu. Tak, przesuniemy sobie. Tak, jakbyśmy chcieli. Sobie narzędziem wejdziemy. Tak.
ładnie nam doszło. Ok, na równo. Sprawdzimy jeszcze z drugiej strony. Jest super. Siedzi na swoim miejscu. Także kolejne łożysko, które musimy zamontować. Jest to łożysko, może troszkę oddalę zoom. Jest to łożysko wałka wyrównoważającego tutaj. Więc za chwilę je też tutaj wprasujemy. Teraz pierwsze łożysko wałka wyrównoważającego, tak sobie je nazwałem, z racji tego, że to jest łożysko, od której strony jest zębatka, więc sobie je wprasujemy. Ok, wystarczy. W taki to sposób bardzo ładnie nam się to łożysko wprasowało. Jest pięknie. No i została nam teraz druga połówka, moi drodzy. Tutaj mamy też do wmontowania łożyska 2. Kolejne łożysko z drugiej strony wałka wyrównoważającego, tam głęboko. I łożysko wałka zdawczego tutaj. O, teraz. Wałka zdawczego od strony zębatki, prawda? I oczywiście jeszcze łożysko wałka pośredniego rozrusznika elektrycznego w obudowie HK, takie metalowe obudowie igiełkowe, które też musimy tutaj zamontować. Wszystkie łożyska już zamontowałem, raz, dwa, trzy łożyska w tej obudowie. Oczywiście czwarte jeszcze tutaj to na końcu buduję. I tutaj mamy raz, dwa, trzy łożyska również. Dobrze, teraz jeszcze zostaje nam łożyska wału korbowego, które muszę zdemontować. Także ja przystępuję do pracy. Moi drodzy, przyszedł czas na wymianę łożysk na wale korbowym. Ja to przesunę, bo chcę Wam pokazać jedną ciekawostkę, którą zauważyłem. Nie do końca dla mnie jest to jasne, a ta niejasność i ta moja niepewność bierze się z mojego doświadczenia. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, żeby łożysko na wale korbowym było ukryte gumą. Nie wiem w jakim celu, moi drodzy, ale nawet z tej strony, od strony wału korbowego, oryginalnie w tej obudowie, jak wiecie, na początku filmu mówiłem przy rozbieraniu, że jest uszczelniacz zastosowany. Zastanawia mnie to naprawdę, jaki ma cel zastosowanie takiego uszczelniacza, ponieważ ten cały układ tutaj generatora prądu przemiennego jest zalany olejem. To jest tylko po to, aż po to, żeby się to mogło czymś wychładzać, prawda? Tym bardziej, że jest to całe odizolowane i jest tutaj dokładna uszczelka, żeby olej nie wyciekał nam na zewnątrz. Poza tym, jakie zastosowanie ma ten uszczelniacz do smarowania łożyska i tutaj, skoro i tak ten olej nam tym kanałem przelatuje, bo musi smarować przecież łożysko wałka wyrównoważającego, prawda? Więc ja zdejmę osłonę z tego łożyska, będzie łożysko bez osłon i oczywiście tego uszczelniacza tutaj nie będę montował. Pozwoli to według mnie na lepsze nasmarowanie tego łożyska i lepszą cyrkulację oleju w tym silniku. Dopowiem jeszcze, że nie znalazłem tutaj, bo przestudiowałem tutaj cały układ tego silnika, nie znalazłem kompletnie żadnego kanału, który by tutaj pod ciśnieniem cokolwiek smarował, kiedy jest tutaj to ten uszczelniacz, prawda? Także zajmiemy się teraz wałem. Teraz zdejmę zębatkę rozrządu z wału korbowego. To jest niezwykle też trudny proces, ponieważ niektóre zębatki tak mocno siedzą, że masakra. Oczywiście nasmarowałem to sobie olejem wcześniej, żeby to mi się po prostu nie blokowało za bardzo. O, popuścimy. Czasem jest tak, że trzeba grzać te zębatki, dopiero wtedy ściągać, moi drodzy. Ale jak widać, tutaj wszystko idzie jak po maśle. Bardzo fajnie. Jestem zadowolony z tej pracy. Teraz jeszcze kwestia zdjęcia tego łożyska. Moi drodzy, łożyska wymienione z obu stron. Oczywiście tamto odkryłem, jak wcześniej mówiłem. Przystąpię teraz do montażu łożysk do karterów i całości silnika. Oczywiście nadmienię, że bez palnika i kilkudziesięciu epitetów nie obyło się.
Tak, moi drodzy, więc zasadnicze pytanie teraz jest takie, od czego tu zacząć? Od czego? No, trzeba zacząć od początku, moi kochani. To znaczy, zaczniemy od zamontowania skrzyni biegów. Bo wał korbowy może nam tutaj troszeczkę przeszkadzać, aczkolwiek wał troszeczkę ciężej wchodzi. Może pierw bym ten wał zamontował. Próbujemy pierw ten wał zamontować. Będzie łatwiej. Musimy w ten sposób. Łożyska mamy posmarowane. Wał już zamontowałem. Teraz przystąpimy do montażu skrzyni biegów. Dobra, na początku zawsze wkładamy wałki. Moment, bo tu nam się skrzynia troszkę rozsypała. Złożymy to w całość. Sekund, pięć, jak się to mówi. Ok, pierw założymy wałek zdawczy. To jest ten duży wieloklinem, na który przychodzi zębatka zdawcza. Oczywiście użyjemy trochę oleju, żeby to się tutaj nam poślizgało. Okej, wałek zdawczy mamy, chyba będziemy musieli tak to zdjąć, żeby nam choinka wyszła z drugiego wałka pośredniego. Teraz wałek pośredni, to jest ten wałek sprzęgłowy, moi drodzy, który tutaj jest. Chyba nie ta kolejność, naprawdę, powiem wam. Taki dzisiaj ciężki dzień, jeśli chodzi o te prace. Dobra, wyjmiemy sobie ten wałek, chyba trzeba będzie pierw tamten, a potem ten. Ok, tutaj mamy jedną podkładkę. Powiem wam, nie zawsze to wychodzi tak, jakby człowiek chciał, ale przy odrobinie cierpliwości mamy. Ok. Teraz wałek zdawczy. Jednak pierw pośredni, potem zdawczy. Nie w każdym silniku identycznie się to udaje zrobić, ale nie ma strachu. Jest ok. Super, jest wałek zdawczy na miejscu. Teraz reszta rzeczy. Reszta zębatek oczywiście. Jak coś się wam tutaj zatnie, to się nie stresujcie. Wszystko tutaj powinno pasować, jeśli to jest oryginalne. Tutaj sobie naleję trochę oleju na tą oś, bo to jest suche jeszcze. Żeby, o właśnie, żeby to miało poszło. Super, mamy tutaj wałek zdawczy. Zestaw skrzyni biegów zamontowany. Oczywiście ona się teraz będzie blokowała, ponieważ zębatki nie są ustawione tak, jak powinny być. Teraz zamontujemy... Przepraszam was najmocniej, moi drodzy, ale jestem kurde przeziębiony. Wybierak skrzyni biegów. Potem założymy wodziki, chyba pierw wodzik tamten wewnętrzny, potem te dwa i potem na końcu oś włożymy. Ok, jak teraz zamontować wodziki? Mamy trzy wodziki, no i co? Są na nich oznaczenia. Moi drodzy, na jednym jest oznaczenie RL, jak Roman Lucyna. Na drugim jest oznaczenie RR, jak Robert Robert. Na trzecim jest oznaczenie RC, jak Robert Celina. I zauważcie, że ten jeden się różni, bo ma węższy przekrój, widzicie ten wodzik. On jest w miejscu wałka pośredniego, to znaczy tego wałka sprzęgłowego. Widzę, go tutaj zakładamy. Wałek RR idzie prawdo, nie, wałek RL idzie na sam spód i wałek RR idzie na samą górę, moi drodzy. I w taki to oto sposób musi to wyglądać. Na koniec wkładamy wybierak skrzyni biegów. Oczywiście zawsze ten najniższy wałek musimy zrobić tak, żeby był na najniższym poziomie.
Potem mamy pośredni na środku. O, jak już włożymy wałek, to Wam pokażę na zoomie. Nie wiem, czy to będzie widać. O, jak włożymy wałek, to mamy tutaj po to taki luz, żeby można sobie o włożyć te wodziki w terowki. Tak samo tutaj unosimy troszkę skrzynię. To nie zawsze jest łatwe, powiem Wam, ale można dojść do wprawy, nieźle. O, następny już wszedł. I ostatni na samą górę. Czasem trzeba przekręcić tutaj. Nie wiem, czy ja go nie założyłem. Moment. Sprawdzę. Tak, mój błąd, przepraszam. Jest ok. Więc tak. I tak, ok. Dobra, na samym końcu wkładamy oś. Skrzynię biegów. Oczywiście smarując sobie to wszystko olejem, żeby to dostało jakiejś płynności. Co prawda to nie będzie tak pracowało jak w markowym motocyklu, ale zawsze to jakoś pracuje. Ok, przekręcamy lekko i wkładamy do otworu. I teraz nam cała skrzynia siedzi. Zobaczcie, skrzynia pracuje. Można teraz śmiało zmieniać biegi. Zobaczcie, skrzynia pracuje. Koniec tutaj. A nie, jednak. O. Koniec. I w drugą stronę. Oczywiście ona teraz troszeczkę trudniej pracuje, ponieważ no nie jest to pospinane. Ok, w etapie końcowym będziemy sprawdzać resztę, jak już zamkniemy dwie połówki silnika. Dobrze, teraz zostało nam do zamontowania wałek wyrównoważający. Moi drodzy. Powiem Wam, że największa rozkmina w tym silniku to jest założenie stampera nożnego, ale doszedłem do tego. Moi drodzy, tak to musi wyglądać. Zobaczcie, dokładnie. To musi się opierać, a zębatka w tym momencie musi być luźna, żeby nie zasprzęglało po prostu zębatki. I wtedy będzie wszystko działało. Dobra, i w tym momencie możemy silnik zamknąć. Tu podkładka, pamiętajmy, że podkładka musi być pod tym elementem. Trzeba tam sobie lekko ruszyć, żeby sobie trafić do dziurki. Ale widzę, że już się tutaj coś mi zaś wysypało, masakra. Powiem Wam. Ten zabierak tutaj mi się przesuwa. O, właśnie. Kolejna próba. Wszystko jest takie łatwe czasem, jak się wydaje, powiem Wam szczerze, moi drodzy. A, kurwa. Och, matką, dobra, kartę można trzeba zamontować. Żeby ułatwić sobie pracę, zamontuję tutaj starter nożny, założę go chociaż tak, żeby sobie tę sprężynę można było naciągać. O. Teraz sobie trafimy. Powiem Wam, niektóre rzeczy to tutaj na czuja trzeba robić. Masakra. No, musi się zamknąć, musi. Okej. Coś nam tu nie chce wejść. Chyba wybierak. Nie, tutaj jest ok. Łożysko. Dobra, troszkę oleju powinno nam pomóc tutaj w rozwiązaniu tej zagadki. Troszeczkę, dosyć sporo. I wtedy bez młota, nie robota. Troszeczkę młota użyjemy, żeby sobie tutaj dojść z tym. Moi drodzy, uszczelka siadła. Możemy to spinać. Fajnie, tu, jak tutaj. Tu jest ok. Tu jest ok. Uszczelka siedzi. Karter się zamknął prawie. Prawie. Tu nas coś boli. Nie wiem jeszcze co. Ale nie wiem, czy nie będę musiał
czegoś zdjąć. O, właśnie. Jesteśmy w domu. Dobra, wszystko nam siedzi, jak należy. Możemy wziąć śruby i skręcać silnik dookoła. Moi drodzy, prawidłowo zamontowany starter nożny powinien tak się zachowywać, że po zakręceniu skrzyni biegów nie powinno nam tutaj nic trykotać, rechotać i tak dalej, i tak dalej. Skrzynia chyba dobrze zamontowana. Ja na razie na jednej śrubie to sobie dokręcę, żeby mi się to nie rozłożyło przypadkiem. Leciutko dociągnę. Ok. Teraz należy odwrócić ten silnik i resztę śrub z drugiej strony musimy zaimplementować. Jak niektórzy mówią programiści. Dobra, mamy tutaj śruby. Jedna długa była gdzieś tutaj. O, właśnie tutaj. Tak. Inna śruba z innej parafii, chyba tam była, dobra, wiem o co chodzi. Teraz zmienimy. Ok. Oczywiście, moi drodzy, śruby, jak wiecie, również z wyczuciem wkręcamy, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć wyczucie w łapie. Ta śruba nie ma być tutaj, tylko gdzie indziej, tutaj, a tamta na dziesiątkę w tamtej stronie. Ok. Silnik dociągnięty, śruba na dziesiątkę była tutaj, na mur beton, bo pamiętam. Wkręcamy. Ok. Uszczelkę teraz możemy śmiało przeciąć, ponieważ mamy ją fajnie ściśniętą, więc nam się nie urwie. Możemy ją tutaj wyciąć na płasko. Widać to? Nie wiem, chciałem ją tutaj. O! Wycinamy na płasko z jednej strony, no i z drugiej strony również. Tak. Żadnych silikonów, nic. Wszystko na sucho, moi drodzy. Dobrze. Wał pracuje bardzo gładko, bardzo ładnie. Teraz montaż koła zębatego napędzania pompy, oleju i wałka wyrównoważającego. Moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj musi być clean. Gdzieś tu mam mój taki fajny, podręczny, mały młotek, który zawsze gdzieś położę. Nie wiem, gdzie go mam. Dobra. O, tutaj, tutaj. Clean musi być na równo wbity. O, tak. Teraz nakładamy zębatkę. Ewentualnie lekko ją dobijamy. Jak wiecie, rzeczy bardzo spasowane. Dosyć spasowane. Patrzymy zawsze, czy jest prosto ten klin. Żeby go... siedzi. Resztę dokręcimy. Dobrze, teraz założymy sobie zębatkę wałka wyrównoważającego. No, też tu ma taki tłumik specjalny z gumami w środku. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj takie dwie kropki. Spróbuję to jakoś wam pokazać. Tak. O. Tutaj jest jedna kropka, a tutaj druga na wałku i te kropki muszą się pokrywać. O, właśnie. Jedna z drugą. Ok. Już mamy. Oczywiście na końcu wkładamy clean. Musimy odwrócić sobie ten wałek. Tutaj, jak widzicie. I na końcu clean do wałka wyrównoważającego. Oczywiście, jak zawsze, jest on kwadratowy tutaj, w takim wypadku, bo on jest z takiego montażu końcowego. Powiem wam, nie zawsze to idzie tak dobrze, jakby człowiek chciał.
ale odrobinę cierpliwości. Myślę, że będzie to okładka i nakrętka. Pamiętając, moi drodzy, że tutaj mamy lewy gwint. Na tej zębatce musi być nałożona zębatka napędu pompy olejowej z jej kołem zębatem. Tutaj pisze oil wyraźnie, więc bierzemy łańcuch. Możemy to od razu zamontować. Oczywiście trzeba to zamontować równomiernie. O tak. Wszystko ładnie musi leżeć. Oczywiście nakrętka. Tutaj, gdzieś tutaj jest. O, jest nakrętka. Dobrze, nakrętka. Taka samokontrująca i dokręcamy. Ok. W taki to oto sposób mam już złożony prawie większość silnika, moi drodzy. Tak, moi drodzy, teraz przystąpimy do zamontowania kosza sprzęgłowego. Pamiętajcie, ja zawsze mówię, pamiętać o wszystkich podkładkach. W tych silnikach mamy taką szeroką podkładkę tutaj na wałek kosza sprzęgłowego. Potem na to nam wchodzi kosz sprzęgłowy. Kosz sprzęgłowy na to. Tutaj, moi drodzy, pomyliłem kolejność montażu, widzicie, no wiecie, nie ma ludzi niezastąpionych, też się mylę. Ten łańcuch napędzający pompę oleju montujemy po koszu sprzęgłowym, niestety, bo jak widzicie, nie zamontuję kosza, no niestety zapomniałem, pomyliłem się, więc zamontuję teraz zębatkę pompy oleju. Kosz sprzęgłowy, troszkę oleju sobie tutaj pykniemy, żeby to tutaj nie pracowało na sucho, z racji tego, że tutaj wszędzie są tuleje ślizgowe, to o właśnie, ta tuleja, którą założyłem pod ten, ona nie pracuje, ona jest po prostu dystansem, więc tak to zostawimy. Następnie mamy kolejną podkładkę, jak widzicie, taką z wieloklinem, którą dystansuje nam kosz zewnętrzny od wewnętrznego. I teraz tarcze sprzęgłowe. Ja Wam to rozbiorę i pokażę, jak te tarcze powinny się zamontować. Ten kosz wchodzi w ten sposób. On tutaj jest taki luźny. Nie tak standardowo wkręcany do wszystkiego, do całego kosza. No i kolejno, pierw tarcza sprzęgłowa. Tarcze są ok, więc nie będziemy ich wymieniali. Są dobre. Przekładka. Wiecie co? Chyba to troszeczkę źle zrobiłem. Zróbmy to w ten sposób. W każdym razie końcowa tarcza zawsze musi być w tym miejscu tutaj u góry. Ja spróbuję to tak założyć, żeby to było widać. Potem spróbuję ten kosz zamontować. Znowu tarcza. Zauważcie, że teraz te wszystkie tarcze sprzęgłowe są w tym dłuższym rowku tutaj. Bo tak to powinno się montować. Przekładka, tarcza, przekładka i teraz tarcza sprzęgłowa ostatnia nie idzie tutaj, moi drodzy, tylko w tym miejscu powinna być. O, w tym miejscu powinna być zamontowana. Tak, teraz zakładamy kosz sprzęgłowy, powiem Wam, nie będzie to proste. O. Aczkolwiek też nie za trudne. Trafić tak na ślepo, powiem Wam, w tyle rowków to jest... O. O właśnie. I teraz jak dokręcimy sobie kosz tutaj śrubami sprężnymi, to nam się dociągnie, ale jeszcze musimy tam chyba jedną przekładkę trafić. Ja to wyjmę teraz, żeby to można było... O właśnie, to przekładka jedna nam tu niestety nie chciała złapać. Ok. Jesteśmy na miejscu w domu. Można to też zrobić w rękach i włożyć, ale pamiętajcie, że ta jedna tarcza musi być zawsze tutaj na tym jednym wypuście takim płytkim. Ja Wam za chwilę powiem, po co to jest. To jest bardzo prosta rzecz. Jeśli nam się kończy sprzęgło, tak powiem kolokwialnie, to ta tarcza jest po to w tym miejscu, żeby... O,
oparło się nam ta tarcza tutaj na tym koszu i sprzęgło zaczyna nam obślizgiwać. Jeśli mamy sprzęgło już luz na lince odpowiedni i nic nie daje i sprzęgło zaczyna obślizgiwać, to znaczy, że ono się kończy. No niestety siłą rzeczy trzeba je wymienić, prawda? Dobrze, teraz założymy zabezpieczenie pierścień Segera, który jest tutaj odpowiedzialny za trzymanie tego w całości. Już momencie, tylko sobie odpowiednie kleszcze wezmę. O właśnie. Co do pierścieni Segera, powiem Wam taką ciekawostkę. Może ktoś być tutaj i napisać bzdurę, że ja taką rzecz, że ja mówię bzdury, ale to może nie jest bzdura, to jest bardzo mądra i ważna rzecz. Jak widzicie, pierścienie Segera są tłoczone z jednego kawałka blachy i z jednym miejscu one mają takie jakby te krawędzie są takie tępe, a z drugiej strony ta krawędź jest ostra. Ja zawsze montuję w ten sposób, żeby ostrą krawędzią było do góry, żeby nie było możliwości ześliznięcia się tego Segera, bo tutaj w tych silnikach czasem tak się zdarza, rzadko, ale zdarza się, moi drodzy. Więc tym ostrą krawędzią zawsze do góry. Dobra, montujemy sobie pierścień zabezpieczający, całe sprzęgło. O tak. Tutaj to sprzęgło nie wymaga jakiejś nakrętki, dlatego że ono nie jest pchane od dołu, tylko jest ciągnięte w tym miejscu tutaj. Ciągnie w tym miejscu sprężyna, więc tutaj żadne siły na ten kosz nie działają. Sprzęgło jest dociskane z góry od deka przez docisk, co potem pokażę. No, oczywiście teraz zakładamy sobie całą pokrywę sprzęgła. Tutaj mamy takie, jak widzicie w tym silniku, jest taki pierścień jakby. Potem mamy łożysko. To łożysko jest dobre, nie będę go wymieniał, tu powinno być inne łożysko, ale już pozostawmy to, nie będę taki skrupulatny. I takie dwa wałki dociskowe na takiej kulce, która też powoduje dodatkowo taki uślizg, więc jeśli to łożysko by się zatarło, to będzie to się obracało na tej kulce. Bardzo twarde materiały i wytrzymałe. Ale zaczynamy od tego, że ja to sobie wszystko zdemontuję. Na początek wkładamy sprężyny. Nie będę tych sprężyn wymieniał ani sprawdzał, bo powiem Wam szczerze, sprzęgło tutaj działało do końca dobrze, więc nie ma potrzeby. Teraz śruby, co niektórzy tam piszą, że powinienem zmierzyć twardość, zużycie, ale powiem Wam szczerze tak. Pierwszą zasadniczą rzeczą te serwisówki z tych silników chińskich są tak ubogie. Nie do końca bym się sugerował serwisówkami japońskich motocykli z racji tego, że to jest z innych materiałów wykonane, ale pomijmy już to. Dobra, dokręcamy delikatnie takie śruby pierw na krzyż, w miarę tak, żeby tego nie przełamać. Oczywiście rękoma, jeśli nie macie takiego klucza, rękoma na wyczucie, ewentualnie 7-8 Nm dociągamy takie śruby na klucz dynamometryczny. Oczywiście kolejne łożysko, które tutaj powinno być. I cały docisk. O. I w taki oto sposób mamy złożone sprzęgło. No i teraz, z tego co widzę, dopiero niestety pompa olejowa i cały jej napęd, prawda? No, prawie, moi drodzy, bo znowu tutaj coś mi nie... Nie, jest ok, pasuje. Tak, mamy tutaj założone. Dokręcamy śrubę pompy oleju, zębatki pompy oleju. Ok. Mamy założone sprzęgło. Ja już wcześniej zimmeringi tutaj zamontowałem do wszystkich dekli, do wszystkich karterów tam, gdzie trzeba było. Tak. Dobra, jeszcze tutaj wybierak biegów muszę sobie zamontować. Ok. Jest to ekstra. Tak powiem. O, tak, bardzo fajnie. Wszystko działa. Pamiętajcie, że jak zamontujecie sobie
dźwignię zmiany biegów, znaczy dźwignię tą oś, dźwignię zmiany biegów. Ja tutaj podniosę kamerę i wam pokażę, żebyście to mogli bardziej zaobserwować. Zrobię zoom na to. Przybliżę tą kamerę. Ważną rzeczą jest to, moi drodzy, żeby sprawdzić, czy sprężyna nam dobrze tutaj siada. To jest taka sprężyna specjalna, która nam powoduje to, że ta stopka zmiany biegów będzie nam wracała, ta dźwignia. Widzicie? W tą stronę wraca i w tą wraca. Więc jeśli tak jest, jest dobrze, prawidłowo zamontowane. Ok. Co nam teraz pozostało? Pozostało nam teraz montaż filtra odśrodkowego. Oczywiście ten filtr zawsze czyścimy. Zawsze czyścimy. Podkładka. Mamy tu specjalną podkładkę. To jest taka sprężysta podkładka, sprężynująca, sprężysta, jak to, jak se tak sobie nazwie. Zobaczcie, ona ma specjalny kształt. O, taki jakby stożek, tak. Ona jest z jednej strony wypukła. Zobaczcie, widzicie to? Tym uwypukleniem wewnętrznym dajemy na górę i dopiero wtedy nakładamy nakrętkę na klucz koronkowy, pazurkowy. Jak zwał, tak zwał, wiecie, o co chodzi. No i wiadomo, żeby to przykręcić dobrze, no to trzeba użyć odpowiedniego narzędzia. Oczywiście klucza do tego. Taki klucz jest do nabycia w naszym sklepie internetowym, na naszej stronie. Link pod filmem. Dokręcamy teraz sobie filtr odśrodkowy. Nakrętkę kluczem, jak widzicie, pazurkowym, czy tam koronkowym, jak to woli, bo ja mówię pazurkowy, ktoś powiedział, że źle nazwałem, bo to jest koronkowy. No, niech wam będzie, że to jest koronkowy. Ci, którzy są takimi detalistami. Jak zwał, tak zwał, wiadomo, o co chodzi. Dobra. Moi drodzy, z racji tego, że ta nakrętka nie posiada tutaj zabezpieczenia, dokręcamy ją, możemy ją dokręcić kluczem pneumatycznym z taką średnią siłą, żeby nie przegiąć pały, żeby nie przekręcić gwintu. Wiadomo, no, na 120 tego nie dociągniemy, ale czy na 200, leciutko można dociągnąć pneumatem, nic się nie stanie. Ja to zrobię sobie na dwójeczce, bo na maksa to by było przegięcie. W zupełności wystarczy, moi drodzy. Nic na siłę. Ok, mamy dociągnięty filtr odśrodkowy. Lecimy z resztą. Tutaj oczywiście jest uszczelka w filtrze, którą już wymieniłem wcześniej, założyłem. I oczywiście dokręcamy to sobie wszystko śrubami, które tutaj były wcześniej już zamontowane. Myślę nad mikroportem, takim z mikrofonem, moi drodzy, żeby podłączyć sobie bezprzewodowo do kamery, bo czasem odchodzę od kamery, coś mówię i to nieciekawy jest ten dźwięk, ale do tego jeszcze dojdę, prawda? I oczywiście dokręcamy albo śrubokrętem, albo możemy dokręcić również kluczem udarowym. Ja dokręcam takie śruby kluczem udarowym, moi drodzy. Jedna ważna wskazówka, jeśli używacie takiego narzędzia do odkręcania i dokręcania śrub, takich krzyżowych. Pamiętajcie, jeśli używacie takiego klucza pneumatycznego, bo też takie są, pamiętajcie, żeby nacisk na śrubę, ja oddalę trochę, na narzędzie, żeby nacisk na narzędzie był maksymalny. Słuchajcie, jeśli raz wam wyskoczy śrubokręt, uszkodzi śrubę, jest koniec. Ale nie robimy tego od razu na maksa, tylko z czuciem. Ja wam pokażę, jak ja robię. Pierw lekko dokręcam. O! Może tak. Potem dociskając do pewnego momentu, aż klucz przestanie nam po prostu się obracać. Jeśli dobije do końca, to wiemy, że jest dokręcony. Tutaj duże siły nie działają, więc siła do kręcenia też nie musi być wielka. O. Ok, mamy dokręcone. Moi drodzy, jesteśmy już prawie przy końcówce składania tej strony sprzęgła. Potem tylko, oleju nie będę nalewał tego silnika, to musi zrobić klient, ponieważ ten silnik będę wysyłał.
jak mi się wydaje, chyba że klient sam po niego przyjedzie, no to sobie też tam naleje. Dobra, zakładamy teraz pokrywę okolicy sprzęgła, prawda? Wiadomo, uszczelka też musi zostać wymieniona. Więc uszczelkę kładziemy nową. Uszczelka zawsze musi być położona na tulejach ustalających. Oddalę trochę, o. Na tulejach ustalających, moi drodzy. W ten sposób, o. I oczywiście pamiętajcie, że tu akurat jest taki specjalny docisk, który, jak już wcześniej mówiłem, jest pod ciśnieniem smarowany wał korbowy. Korba wału korbowego jest smarowana pod ciśnieniem. To jest taki specjalne miejsce, w którym przez te kanały jest doprowadzony olej pod ciśnieniem. Więc to musi tutaj dolegać. Jak widzicie, to jest takie jakby łożysko ślizgowe, więc no niestety musi to tutaj się ocierać. Dobrze, teraz tak, żeby założyć prawidłowo sprzęgło, musimy troszeczkę nacisnąć nam tutaj sobie tą dźwignię sprzęgła, żeby nam ten wałek się tutaj, ja wam pokażę, nie widzę tego cholewcia, żeby ten wałek nam się tutaj wyrównał, o widzicie, on się otwiera, o i w tej pozycji powinniśmy to założyć. Dobra, przystępujemy do montażu. Oczywiście uszczelniacze też wymieniamy, pamiętajcie, uszczelniacze należy wymienić. Bez względu na to, czy one trzymają, czy nie, jeśli macie to rozebrane, profilaktycznie już to sobie po prostu wymieńcie. Będziecie mieli spokojną głowę, będziecie spokojnie spali, że tam wszystko działa. Naciskamy lekko dźwignię sprzęgła, dobijamy. Oczywiście wszystko musi tutaj sobie siąść. Coś mi źle tutaj poszło, ale to nic, zaraz to ściągnę, bo ta tulejka tam się chyba skantowała z tyłu, więc o. Ta dźwignia, ta oś ze startera nożnego, pamiętajcie, żeby ją trochę przesunąć, bo ona, ta obudowa tutaj pełni funkcję takiego łożyska ślizgowego, gdzie nie dopuszcza do tego, żeby tutaj ten luz nie był nadmierny, więc musimy to troszkę sobie naciągnąć i wtedy nam to swobodnie wchodzi. Jak widzicie, mamy wszystko ok, możemy przystąpić do montażu śrub. Pamiętajcie, że nie wszystkie śruby mają tutaj jedną długość, więc musicie sobie na początku sprawdzić, które pasują. Na pewno te będą tutaj na dole. O, to na pewno tutaj. Chyba to nie są te śruby, przepraszam was najmocniej, bo te śruby to nie są te, to są śruby z dekla, z koła magnesowego. Sorry za ząka, tutaj mamy śruby, które były fabrycznie, ok. Więc tak, zaczniemy może od góry. Ja ten silnik obrócę, żebyście mogli zaobserwować, jak to powinno być zamontowane. Tutaj mamy miejsce na linkę sprzęgła. Zobaczcie. Tak powinno to być dokręcone. Moi drodzy, to jest troszeczkę z oleju, ale to tak zostawię, na końcu to wyczyszczę. Jak mówiłem wcześniej, nie wszystkie śruby mają tę samą długość, więc trzeba pamiętać, żeby sobie je dopasować długością. No dobra, na pewno te śruby są dłuższe, niektóre, co niektóre. O. Okay. Tutaj nie leży, o tutaj jest stąd. Konstrukcja, no możecie sobie to rozpisać, jakiś schemat namalować, w którym miejscu która śruba była, można to sobie opisać. No to już jest, to już wiecie, to już należy do waszej, że tak powiem, wyobraźni, jak wy to sobie tam zorganizujecie, moi drodzy. Także no nie wszystkiego da się, że tak powiem, powiedzieć, nauczyć. Musicie też wykazać się swoją weną twórczą, jeśli chodzi o takie sprawy. Dobrze, następna. Te wszystkie śruby wycieram, bo one troszeczkę z oleju są brudne. Nie chciałbym, żeby tu coś kapało. Silnik, proszę Państwa, prawie praktycznie, no można powiedzieć, po generalnym remoncie. Nie wymieniałem tutaj wału korbowego, ani cylindra, ale reszta, i kosza sprzęgłowego, i sprzęgła. Ale reszta rzeczy jest no praktycznie nowa, także łożyska, skrzynia biegów, kartery,
Jest praktycznie jak nowe. Także tutaj jedna śruba mi się nie zgadza, coś na długość, ale to za chwilę do tego dojdę. Tutaj mamy, ok, jeszcze jedna tutaj jest śruba. Ok. O właśnie. Jeszcze tak. To chyba nie tutaj było. Tutaj. I dokręcamy śrubę. Wstępnie zawsze lekko. Oczywiście, moi drodzy, śruby takie dokręcamy z wyczuciem. Tak, silnik mamy dokręcony, śruby, pokrywy, znaczy mamy dokręcone, sprzęgło, pokrywy, sprzęgła. Możemy teraz sprawdzić, czy to sprzęgło nam działa. Działa, działa. Wszystko ładnie można nacisnąć, więc jest elegancko. Moi drodzy, co nam teraz pozostaje? Zostaje nam teraz druga strona, to znaczy strona koła magnesowego, prawda? Założymy sobie koło magnesowe i ja powiem tak, założymy to koło magnesowe tak wstępnie, żeby można było czymś sobie obracać ten wał. Chociaż on bardzo lekko chodzi, ale pamiętajcie, po założeniu już tłoka, no to już się tutaj nam zmienia wszystko, ponieważ no, dostaje to wszystko oporów. Zamontujemy szpilki, wkręcę szpilki oczywiście i resztę całego osprzętu. Moi drodzy, demontaż szpilek cylindrowych oraz montaż szpilek cylindrowych, nie wiem, ja to chcę pokazać, ponieważ no, jak mówię, jest to kanał dla ludzi, którzy jeszcze po prostu zaczynają swoją przygodę z motoryzacją. Są specjalne klucze takie, które tutaj się zaciskają na tej szpilce i je się wykręca, no ale wiadomo, jeśli jesteśmy w warunkach domowych i nie mamy profesjonalnych narzędzi, no to musimy sobie najprostszymi sposobami radzić, prawda? Więc takim sposobem najlepszym jest nakręcenie dwóch nakrętek. Tutaj na szczęście mam ósemkę o standardowym skoku gwintu. Nakręcenie dwóch nakrętek i zakontrowanie ich po prostu. Dokręcamy je, żeby były ścisłe. I wtedy możemy sobie śmiało odkręcić szpilkę bez żadnych problemów. Wszystko nam fajnie wychodzi. Wykręca się, zobaczcie, w taki sposób. To jest jeden z najprostszych sposobów bez uszkadzania szpilek. Także można to sobie zrobić w warunkach domowych. Jak widzicie, tutaj ktoś chyba, nie wiem, ten silnik nie był jeszcze rozbierany, ale może fabryka tutaj coś robiła jakimiś kleszczami, bo zdrachana jest szpilka. I teraz za chwilę opowiem o szpilkach, dlaczego one mają akurat taki kształt. Ten gwint tutaj jest gruby i tutaj jest gruby, także za chwilę to opowiem. Zdemontuję drugą szpilkę. Przy montażu szpilek do nowego bloku silnika będę postarał się wytłumaczyć, jak, co i dlaczego. Teraz będziemy montowali szpilki do bloku silnika. Moi drodzy, musicie pamiętać, że są silniki, które mają wszystkie cztery szpilki identycznej długości. Tutaj niestety jest inaczej. Dwie ze szpilek są troszeczkę krótsze, dokładnie chyba o centymetr, jak widzicie. Tak wam to pokażę. Kurczę, mam odwrotnie kamerę, wiecie, i o, ta jest krótsza. I te krótsze szpilki są wkręcone do lewego karteru, z lewej strony, patrząc od tyłu. Dłuższe w tym modelu wkręcamy z prawej strony. Dlaczego tak jest? No dlatego, że z prawej strony mocowanie głowicy jest nieco wyższe i to wynika z konstrukcji silnika. Moi drodzy, troszeczkę o tych szpilkach. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego te szpilki tutaj mają taki gruby gwint, potem są ścieniowane i potem zaś mają taki gruby gwint. Dlatego, że w tych szpilkach, moi drodzy, pod ciśnieniem jest tłoczony olej, który smaruje nam górę silnika, łożyska wałka rozrządu, krzywki wałka rozrządu,
Także i wszystkie, cały układ rozrządu jest, jeśli chodzi o klawiaturę i cały wałek rozrządu jest smarowany ciśnieniem oleju. Ja teraz wkręcę te szpilki. Pamiętajmy, można te szpilki wkręcić na oleju, aczkolwiek nie ma potrzeby. Najważniejsze, żeby te gniazda były suche, bez oleju. Wtedy nam to da nam to gwarancję, że na pewno się to nie odkręci. Co niektórzy nadgorliwi mogą zastosować sobie klej do gwintów, ale naprawdę do zabezpieczenia przed odkręceniem. Także, ale ja powiem wam szczerze, nie ma takiej potrzeby, uwierzcie mi. Nie ma potrzeby. Nie ma tu takich wibracji, nie jest to Harley, gdzie zalecane jest w tamtym motocyklu, żeby wszystkie śruby były montowane na środku, który zapobiega odkręcaniu śrub, a dokładnie, potocznie mówiąc, klej do gwintów, prawda? Dobrze, jedną mamy dociągniętą. Oczywiście wszystko z czuciem dokręcamy, jeśli macie serwisówkę, to według instrukcji serwisowej, ale to dla użytkowników, że tak powiem, użytkowników, którzy w domu to sobie robią. Na wyczucie dokręcicie, też będzie dobrze, byle nie przegiąć pały z dokręcaniem, ponieważ gdzieś dół kartera może nam pęknąć. Nie do końca ten gwint jest tam na przelot, więc jak czujemy, że już się nie da dokręcić, dajemy spokój i wystarczy. I tak samo robimy z wszystkimi czterema szpilkami. Za chwileczkę zamontujemy tuleję, uszczelkę pod cylinder, tłok i oczywiście resztę. Cylinder, tłok, głowicę i tak dalej, i tak dalej. Teraz zamontuję koło magnesowe po to, żeby mieć jakiś tutaj punkt odniesienia do rozrządu. To ja wam wszystko potem wytłumaczę, żeby można było jakoś sobie kręcić tym wałem korbowym. Moi drodzy, pamiętacie, w pewnym momencie na początku filmu mówiłem, że nie będę zakładał tego Zimmeringa nowego, nie będę go wymieniał. Dla mnie to jest dziwna konstrukcja, powiem wam szczerze, ponieważ no, według mnie nie spełniał żadnej funkcji. Ten uszczelniacz tym bardziej, że ten olej i tak nam się tutaj tą dziurą z tej komory przelewa tutaj, więc ten olej i tak jest zalany do tego momentu. Ale tak sobie pomyślałem, oglądając sobie konstrukcję tego silnika, to jest taki silnik 2:1, bo tutaj nawet nie wiem, czy zauważyliście, a bystrzejsi na pewno zauważyli, że w tym miejscu mamy miejsce na co? Na koło zębate krzywkowe, z takimi krzywkami do silników starszej generacji, które miały popychacze zaworowe. Po to tutaj jest taka właśnie dziura, to taka oś wchodzi, tutaj się ją zabezpiecza taką blachą, tą śrubę, i ten tutaj sobie biegnie zębatka, oczywiście z zębami, ja już nie pamiętam, czy ukośnymi, czy prostymi. Oczywiście taka sama zębatka jest na wale korbowym. I to jest do silników starego modelu, które miały popychacze zaworowe. Tutaj po prostu, żeby nie zmieniać za bardzo konstrukcyjnie, miejsce zostało, tylko dołożono łańcuch rozrządu, i to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ łańcuch rozrządu to jest bardzo fajny silnik, jeśli chodzi o parametry, bo można z niego naprawdę więcej wyciągnąć. Ale to może kiedyś będzie o tym film. Wracając do tego uszczelniacza. Uszczelniacz, który tutaj jest zamontowany, do niego wchodzi oczywiście koło rozrusznika, wolne koło zębate, uszczelnia tutaj nam tą komorę między łożyskiem a tutaj tym kołem magnesowym, i podejrzewam, że jak tutaj nazbiera się olej w tej komorze, to lepsze mamy wtedy smarowanie. Oczywiście łożysko, które było zakryte z tej strony, ja je odkryłem. Jestem przekonany na 100%, że nie powinno być zakryte, jest wtedy lepsze smarowanie. Dobra, zamontuję teraz koło magnesowe. Okej. Okay. Koło magnesowe najlepiej zamontować już w całości z tym drugim kołem. Oczywiście tutaj, nie wiem, czy to widać, na tą bieżnię troszeczkę oleju sobie nalejemy, żeby był poślizg, żeby uszczelniacz nam się po prostu nie zatarł, nie zerwał. Można to sobie rozsmarować fajnie. I tak tutaj olej z dwóch stron jest, więc nie ma problemu, to by się na pewno też samo nasmarowało, ale ok, więc zakładamy najpierw raczej zębatka, a potem reszta. Trzeba zdemontować albo przesunąć troszeczkę sobie clean, o, tak go przesunąć, żeby można to koło było włożyć.
Tak. Jeszcze troszeczkę oleju tutaj na oś, ponieważ jest tutaj łożysko mosiężne, ślizgowe, to troszeczkę oleju tutaj sobie nalejemy, żeby już to było wstępnie nasmarowane, żeby ten silnik nie musiał ani sekundę nam pracować tutaj na sucho. Chociaż i tak troszeczkę zawsze na sucho silnik pracuje. O, jest koło. Super. Tak, teraz nakrętka. Oczywiście i możemy lekko dokręcić, dokręcając sobie tą śrubę, nakrętka śruba i dociągniemy to koło, żeby można sobie było tutaj nim manewrować przy montażu tłoka i cylindra i głowicy. I drodzy, pamiętać należy, żeby montować, monitor sobie odrzucę, żeby nie zapomnieć o zamontowaniu tulejek, którymi tutaj biegnie, tulejki ustalające, którymi biegnie m.in. olej, i one służą też do ustalenia pozycji cylindra i głowicy, prawda? Proszę. One powinny tak wchodzić sobie lekko, jeśli chodzą ciężko, można sobie je dobić ewentualnie leciutko młotkiem. Ja to czasem robię w ten sposób, że łapię sobie kleszcze w ten sposób, opieram i delikatnie pobijając można sobie dobić tą tulejkę. Na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzieli, że młotkiem to mogę się w głowę puknąć, oczywiście masz rację, ale czasem są takie sytuacje bez wyjścia, że niestety trzeba użyć takiego narzędzia, o czym większość ludzi na pewno już wie. Dobrze, teraz pozostało nam do zamontowania tłok z pierścieniami, ze sworzniem, cylinder, głowica. Ja to pokażę, nie będę pokazywał, jak się montuje tłok, bo już jest film o tym na moim kanale. Tylko pamiętajcie, żeby taki korbowód zawsze sobie jeszcze nasmarować odrobiną oleju, parę kropel oleju, żeby to wszystko miało po prostu poślizg, żeby to nie musiało pracować na sucho, prawda? Jedną rzecz o montażu tłoka już powiedziałem, żeby smarować takie tuleje tutaj, korbowód oczywiście i sworzeń, po to, żeby silnik nam się nie zacierał, on się oczywiście nie zatrze, ale zanim do niego dotrze olej, to jakiś czas on będzie pracował na sucho, prawda? Więc ta odrobina oleju na pewno mu pomoże. Moi drodzy, co do montażu tłoka, tłok trzeba idealnie wyczyścić, w sensie takim, że nie idealnie, żeby to z tego nagaru, bo tego nagaru tutaj naprawdę jest niewiele, więc ja tego nie będę ruszał. Najważniejsze, żeby wszystko było czyste, mniej więcej odtłuszczone i ważną rzeczą jest to, żeby kierunek montażu tłoka był odpowiedni. Tutaj mamy akurat opisane, ja Wam pokażę, jest napis IN, więc ta strona tłoka idzie zawsze w stronę gaźnika. Jeśli nie ma napisów, są strzałki. Z reguły strzałka jest do wydechu kierowana, więc musimy go w ten sposób zamontować. A jeśli nie mamy żadnych oznaczeń montażu takiego tłoka, to jest prosta sprawa, moi drodzy. Jak widzicie, tłok ma dwa takie wycięcia tutaj. Momencik. Mówię to akurat na przykładzie tego konkretnego silnika. Większość silników też ma takie tłoki. I są dwa wycięcia na zawory. Jest jeden większy, jedno większe wycięcie, drugie mniejsze, takie wyfrezowanie. Pamiętajcie, że wylotowy zawór jest zawsze mniejszy średnicowo, więc już wiemy, że ten zawór mniejszy ma być tutaj przy wylocie, to mniejsze wycięcie, więc do układu wydechowego, jeśli już nie ma oznaczeń, prawda? A większy w stronę gaźnika, ponieważ to jest silnik wolnosący. Większość silników takich ma większe zawory, chyba że to jest silnik doładowany jakąś turbiną, to te zawory mają taką samą średnicę. Tak, teraz ja zamontuję tłok, uszczelki i resztę będę tłumaczył. Moi drodzy, montaż uszczelki pod cylinder. Powiem Wam tak, musicie patrzeć i pamiętać, jak co tutaj wygląda, jak jest zbudowane. Jak widzicie, ten silnik ma w tym miejscu taką jakby dyszę, więc musimy zwrócić, jak jest uszczelka założona, bo wiele miałem takich też pod filmem, takich komentarzy chorych, że oj, tym czerwonym musisz do góry, bo tak trzeba. Powiem tak, gówno prawda, moi drodzy. Nie zawsze ten czerwony silikon, który tu jest uszczelnieniem, ma być u góry. Uszczelkę montujemy w ten sposób, jak jest wykrojona, tak żeby pasowała tutaj do tego, jak widzicie, jak do tego tutaj wycięcia i do kształtu, który trzeba niestety, ułożenie trzeba zachować, prawda? Gdybyśmy ją odwrócili, mogłoby dojść do jakiegoś zatkania tego kanału, no i już nie mamy smarowania, prawda? Dobrze, moi drodzy, także mówię, tak się zdarzało, ale to są mądrale, którzy tylko coś tam widzieli przez chwilę i nie do końca mieli z tym, że tak powiem,
styczność. Teraz założę cylinder, głowicę, ślizgi, prowadnicę, ślizgi albo jak to woli nazywać, prowadnicę łańcucha rozrządu i pokażę jak to zrobić, żeby to było prawidłowo. Moi drodzy, oczywiście nie kładziemy tego tutaj na żadnych silikonach, żadnych silikonów nie używamy. Jeśli już musimy, to naprawdę odrobinka silikonu, ale pamiętajcie, świeżo złożony silnik, jeśli jest dobrze wyczyszczony, nie używamy żadnych silikonów uszczelnień, z racji tego, że to naprawdę jest szczelne. Chyba przyjechało moje śniadanie. Tak jak mówiłem, przyjechało moje śniadanie, więc ja udaję się zjeść śniadanie i za chwilę wracam do roboty. Śniadanie już zjadłem, więc mogę kontynuować pracę. Moi kochani, najlepiej sobie zawsze użyć takiego, że tak powiem, śrubokręta magnetycznego do łańcuszka rozrządu, który nam bardzo ładnie tutaj, tak powiem, złapie. O, zawsze sobie przekładam coś długiego, żeby ten łańcuch mi nie spadł, bo jak potem spadnie z zębatki, to już jest masakra. Już mamy zamontowany tłok. Ok. Teraz zostaje nam... Bardzo przepraszam za kaszel. Zostaje nam przykręcenie cylindra dwoma śrubami, które mamy oczywiście w zestawie z śrubami od głowicy. Ok, jest jedna, jest druga. Bardzo takie ładne, chromowane. Tak, śruby dokręcam palcami. Moi drodzy, to nie są te śruby na klucz 10, tylko na 8. Przepraszam, też pomyłka. Oczywiście wkręcamy rękoma. Nie dociągamy tego zbyt mocno, moi drodzy, bo możemy spowodować, że troszeczkę nam się tutaj siły nie wyrównają i podniesie nam się ten cylinder z lewej strony, patrząc od przodu oczywiście teraz. No i przy dociąganiu głowicy może nam tutaj pęknąć ten brzeg cylindra, więc lepiej to sobie dociągnąć tak z siłą taką, wiadomo, na rękę, z wyczuciem oczywiście. Dobra, ja to sobie dokręcę. Wezmę sobie klucz. Oczywiście ósemka. Leciutko, to tylko po to wstępnie, żeby nam cylinder tutaj nie pracował podczas obracania, prawda? Ustawiania. Dobrze, moi drodzy, mamy zamontowany tłok i cylinder. Teraz oczywiście, jak zawsze, do środka troszeczkę, odrobina oleju. Odrobina, moi drodzy. Odrobina oleju, żeby nie za bardzo, ponieważ no, to jest silnik czterosuwowy. Jak uruchomimy go z większą ilością oleju, no, okaże się, że on dymi i będzie potem płacz i zaskoczenie, że silnik bierze olej. Wcale tak nie jest i nie będzie i nie musi być, bo czasem to jest mylne, jeśli się tego oleju za dużo tutaj naleje. Ja to z reguły zawsze jeszcze wycieram tutaj. Co ma zostać, to zostanie na ściankach cylindra i w zupełności wystarczy. Dobrze, teraz zamontujemy pierwszy ślizg czy prowadnicę rozrządu, moi drodzy. Pierwsza jest tutaj z przodu, on zawsze jest, czy ona, ta prowadnica zawsze jest tutaj pod uszczelką głowicy. Druga prowadnica jest w głowicy, musimy ją zakładać oczywiście wraz z głowicą. Dobra, ja tu sobie wszystko przygotuję i będę zaraz montował głowicę. Moi drodzy, jak widzicie, mam założoną już uszczelkę, jedna prowadnica, czy jeden ślizg łańcucha rozrządu mam też zamontowany, który musi być siłą rzeczy pod uszczelką. Mamy trzy tulejki, jedna krótka, dwie dłuższe. Moi drodzy, dlaczego? No tak mówi konstrukcja silnika, no niestety, tak to było, tak to montuję. Pamiętajcie, że na jednej z tych tulei musi być o-ring tutaj, który też dodatkowo uszczelnia. Jest to olej o-ring z kanału, który pcha nam ciśnienie oleju. Dobra, teraz zamontujemy sobie głowicę. Ja zakładam tą głowicę oczywiście z założonym
przepraszam za telefon, z założonym już ślizgiem dolnym. Jego trzeba troszeczkę, moi drodzy, w momencie montażu cofnąć do siebie, żeby łatwo nam to tam wskoczyło do środka. On oczywiście w środku musi być luźny, z racji tego, że będzie go dociskał napinacz rozrządu. Biorę sobie ponownie magnesik, oczywiście, jak zawsze. I wyciągam sobie łańcuch rozrządu magnesem. Pomagam sobie palcem, żeby mi nie wpadł. Może na początek pierw palcem, a potem... O, właśnie tak. W ten sposób. Opieram sobie... Oczywiście przekładam sobie przez mój magnes ten łańcuch rozrządu, żeby po prostu mi to nie wpadło do środka. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, do siebie musimy ten napinacz, ten ślizg, przepraszam, tą prowadnicę dosunąć i wtedy głowica nam ładnie siada. Już głowica nam siedzi. OK. Pamiętajmy, że tutaj są podkładki w tych szpilkach. W tej szpilce jednej jest też podkładka, ale mosiężna. Oczywiście nakrętki muszą być suche, bez oleju, bez żadnych niepotrzebnych rzeczy. Wkładamy podkładki. Za chwileczkę będziemy dokręcać głowicę. Podkładka, nakrętka. I podkładka i nakrętka. Dobrze, dociągamy głowicę. Głowica jest wstępnie dokręcona, moi kochani. Wstępnie dlatego, żeby te naprężenia tutaj się troszeczkę wyrównały. W cudzysłowie naprężenia. Teraz możemy przystąpić do dokręcania głowicy. Głowicę dokręcamy na 20 Nm. OK, głowica dociągnięta, możemy zająć się resztą. Śruby na klucz 10 tutaj, te szpilki wewnętrne, dokręcamy na 7-8 Nm, moi drodzy. Nie przeginając oczywiście, bo to są dosyć cienkie śruby, więc żeby nie zerwać po prostu gwintów. Moi drodzy, głowica założona, dociągnięta, dokręcona, wszystko z odpowiednimi, że tak powiem, siłami. Moi drodzy, wałek rozrządu, miejcie takie zawsze zboczenie, sprawdzajcie łożyska, poruszajcie nimi, czy nie mają nadmiernych luzów. Jeśli gładko pracują, znaczy, że są ok. Jeśli coś chropocze, wymyjcie je benzyną, sprawdźcie, czy nie są za luźne. Jeśli są za luźne, wymiana, bezwzględna. Pamiętajcie, montujemy łożyska z luzem C3, nawet C4 w wałku rozrządu z racji tego, że jest tutaj wysoka temperatura. Dobra, teraz jak założyć wałek rozrządu? Moi drodzy, tłok w GMP, górny martwy punkt, martwe położenie, jak tam kto woli. Oczywiście, jak widzicie, tu jest takie wycięcie na tym wałku. To znaczy, że to musi być na godzinie 12, moi drodzy. Zawory muszą być zamknięte, więc krzywki musimy mieć w ten sposób, żeby zawory były zamknięte, wtedy dwie kreski poziome muszą nam się zgadzać tutaj z brzegiem tego tutaj głowicy. Więc zakładam wałek rozrządu, zakładam go w ten sposób. Oczywiście trzeba strzelić sobie okiem, że tak to nazwę kolokwialnie, żeby tam widzieć, co się dzieje. I mamy teraz wszystko ok. Moi kochani, teraz założymy sobie pokrywę wałka rozrządu. Oczywiście on się tutaj ustawi, jak założymy pokrywę, ponieważ w tej pokrywie są specjalne wycięcia, które rowki, które ten wałek rozrządu trzymają, że tak powiem, brzydko w kupie. Dobra, ja tu zakładam to nowe. Zakładam oczywiście również nową uszczelkę. Dokładam nową uszczelkę pokrywy zaworowej. Ta jest nawet w bardzo dobrym stanie, bo sobie odstaje, ale moi drodzy, jak już mam zestaw uszczelek, oczywiście wymieniam to profilaktycznie. Na pewno to by nie ciekło, ale wiecie, jak to jest. Nie daj Bóg, coś się stanie, zacznie ciec i znowu macie robotę. Co innego ja je muszę i tak wymienić, bo niestety ja daję na to gwarancję, że to jest dobrze zrobione, moi kochani, więc uszczelki muszą być wymienione wszystkie. Chyba, że po prostu nie ma takich uszczelek dostępnych, bo tak też się czasem zdarza,
że nie wszystko jest, że tak powiem, dostępne od ręki, no to wtedy zostawiamy starą uszczelkę, możemy zastosować odrobinę silikonu po to, żeby ta uszczelka nam tam bardziej łapła, złapała i trzymała. Dobra, nowa uszczelka, która jest tutaj. Nakładam nową uszczelkę, która jest specjalnie wyprofilowana pod tą głowicę. Ok, widać to, widać. Nie z tej strony, tu jest wężej. O, tak. Jeśli ta uszczelka wydaje się Wam troszeczkę za krótka, nie chcę Wam tutaj, oddalę może zoom, nie chcę Wam tutaj złapać dobrze, to po prostu naciągnijcie ją, ona po jakimś czasie dopiero wróci na swój stary, do swojego starego, swojej poprzedniej, że tak powiem. Moi drodzy, zapomniałem Wam powiedzieć, że obowiązkowo trzeba założyć tulejki ustalające, tutaj również są, żeby nam ta pokrywa nie chodziła na prawo i na lewo. I teraz możemy założyć dekel. Ja się troszeczkę pospieszyłem z racji tego, że kończy się już dzień, chcę to zamknąć wszystko i po prostu, żebym mógł już film po prostu dla Was opublikować. Dobra, ja lecę po dekiel, gdzieś sobie go tam położyłem, bo klient przyszedł, zaraz wracam z tym dekielkiem. Jestem już z dekielkiem, czy jak to tam kto woli. Założymy sobie już te śruby z podkładkami. Tutaj mamy potem dwie dłuższe. O, jest kolejna dłuższa. Tymi czterema głównymi są zawsze podkładki, powinny być aluminiowe lub mosiężne, moi drodzy. Okay. Jeszcze cztery krótsze dookoła i będziemy mieli gotowe. Potem założymy jeszcze napinacz rozrządu. Siłą rzeczy nie możemy go wcześniej założyć z racji tego, że wiadomo, dekiel mamy odkręcony, wszystko by się przesunęło. I dokręcamy resztę śrub. Ok, wszystko mamy dokręcone w jak najlepszym porządku. Tak, zostało nam założenie teraz napinacza rozrządu. Tutaj, moi drodzy, mamy znowu taki napinacz rozrządu, którego, widzicie, nie można wcisnąć. Jego trzeba po prostu wkręcić. Wkręcamy go do odporu. O, aż się zablokuje. Montujemy tutaj, oczywiście śruby, również śrubami przykręcamy dwoma, akurat na imbus śruby. Okej, okay. Mamy to dokręcone. Troszkę sobie jeszcze wyciągniemy kluczem. Lekko dociągamy. I teraz robimy tylko jedną rzecz, żeby nam rozrząd sobie ładnie zaskoczył. Lekko odkręcamy i puszczamy. Teraz rozrząd sobie już się napiął i teraz musimy przekręcić dwa razy koło magnesowe w kierunku pracy silnika, żeby nam tutaj powstał luz na tym
na tym łańcuchu, wtedy on się bardziej jeszcze będzie napinał. Czasem to słychać, jak sobie zaskakuje. Tu akurat nie zaskoczy z racji tego, że jak wiecie, no tam jest taki gwint na ślimacznicy, a nie zapadka. Ok, teraz jeszcze możemy sobie dokręcić śruby cylindra tutaj z dołu, które na pewno się poluzowały podczas dokręcenia głowicy. O, na wyczucie jest ok. Moi drodzy, została mi jeszcze regulacja zaworów, zamontowanie pokrywy koła magnesowego. Ja sobie już wszystko tutaj, teraz ciężko mi cokolwiek zrobić, bo ciężki cholernie ten silnik. Musiałbym to odnieść w tę stronę. Tu muszę założyć mechanizm tutaj wyświetlania biegów, to znaczy czujnik luzu. Całą pokrywę zębatkami. To jest bardzo prosty proces, więc nie będę tego pokazywał, moi drodzy. Luz zaworowy jeszcze ustawię. Bardzo przepraszam. Jeszcze jestem niedoleczony. Luzy zawory ustawię, zaworowe. I będzie gotowe po prostu. Także to by było chyba na tyle dzisiaj. Jeśli Wam się film podobał, moi drodzy, to łapki w górę. Jeśli nie, to łapki w dół. Wiadomo, macie prawo. Założymy jeszcze rozrusznik i tak dalej, i tak dalej. Zamontowałem już czujnik położenia wałka wybieraka biegów, tak zwany czujnik luzu. On tutaj między innymi w niektórych modelach wyświetla, na jakim biegu jedziemy. Teraz montujemy wałek pośredni rozrusznika. Ja to może odwrócę. Oczywiście pamiętamy o podkładkach, które tutaj muszą być z obu stron, więc żeby wiadomo było, tak, ok, większa zębatka dołem, ok, już mamy. Teraz przyjdzie nam założyć uszczelkę pokrywy koła magnesowego. Gdzieś tutaj jeszcze nam tutaj brakuje tulei, ale zaraz do tego dojdę. Tak, jeszcze jedna tuleja nam tutaj gdzieś się zgubiła. Ustalająca. O, jest. Tuleja ustalająca, więc już teraz wiemy, że na pewno uszczelka nam siedzi w dobrym miejscu, moi kochani. Sprawdzę jeszcze, czy wszystko aby dobrze zamontowałem, czy żaden element mi tutaj nie zbywa. Nie. Wszystko, co miałem założyć, założyłem. Moi kochani. No i co? Teraz możemy założyć sobie dekielek, prawda? Ok. Tak, już wcześniej koło magnesowe wyczyściłem. Pamiętajcie, żeby to było czyste. Pamiętajcie, że w tym miejscu jest jedna śruba, którą trzeba wkręcić. Taka schowana pod zębatką, więc ja już ją od razu wkręcam, żeby nie było jakiejś jazdy. Ok. Troszeczkę tych śrubek jest tutaj. Tutaj jest chyba taka dłuższa potrzeba. O właśnie. Okej, to ma być tutaj. Tak, moi drodzy, mamy wszystkie śruby. Mogę przystąpić do dokręcania. Pokrywa dokręcona, teraz zamontujemy wałek rozrusznika tutaj. Pierw sam wałek włożymy, potem resztę. Pamiętajcie, że tutaj też podkładki muszą być. To jest bardzo ważne. W ten sposób. Ok, wszystko jest ok. Spadło. Wytrzymy. Super. Teraz jeszcze pokrywa, zamontujemy te śruby. Ten o-ring już
Też tutaj uszczelniające wymieniłem, więc pamiętajcie, jeśli macie zestaw uszczelek, wymieniajcie wszystko. Ok. Moi drodzy, silnik mam gotowy. Zamontowałem rozrusznik, wszystko powkręcałem, zamontowałem zębatkę, która tutaj była. Zostało mi tylko wyczyszczenie, zadzwonienie do klienta, że silnik jest gotowy. Albo klient sobie sam odbierze, bo sam go przywiózł, albo będę go wysyłał. Moi drodzy, nie pytajcie mnie o koszty naprawy takiego silnika, bo każdy koszt jest indywidualny w zależności od tego, jakie są uszkodzenia w silniku. Także jeśli macie ochotę, zapraszam, można do nas wysyłać silniki do naprawy. Jeśli czujecie się na siłach, możecie zrobić to sami. Pamiętajcie, to są filmy poglądowe. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, jeśli przy waszej naprawie coś się stanie, a moi drodzy, popełnicie jakiś błąd, proszę nie mieć do mnie pretensji. U mnie zawsze wszystko działa, jeśli coś zrobicie źle, to niestety na własną odpowiedzialność. Mówię to z pełnym przekonaniem. Także moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli film wam się podobał, proszę łapkę w górę. Jeśli nie, no to oczywiście łapka w dół. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, moi kochani, i nacisnąć dzwoneczka koło subskrybuj. Będziecie informowani o wszystkich nowościach na moim kanale. Także pozdrawiam was gorąco i do następnego zobaczenia.